Dość papierowych programów. Zbudujemy wreszcie obwodnice i mieszkania komunalne. Obniżymy ceny wody. Zadbamy o przyszłość uczniów i studentów. Pomożemy wałbrzyskim sportowcom. Poprzyjmy program Lepszej przyszłości Wałbrzycha. Problemy rozwiązuje skutecznie i racjonalnie. Całym rozumem dla Wałbrzysza. Zagłosuj na mnie 7 sierpnia. Przekazuję Ci, Mirku, ten sprzęt, żebyś ten końcowy fragment tego pojedynku rozstrzygnął na swoją korzyść. Ta trzecia runda musi być Twoja. Edyta Nawrocka, witam Państwa 27 lipca. Zapraszam na serwis informacyjny. Po kilku latach negocjacji Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała nowego inwestora. Jest nim firma Mando z Korei Południowej. Pracę w nowej firmie znajdzie około 300 osób. Firma Mando jest członkiem grupy kapitałowej HAL. Jej przychody w tym roku mogą wynieść nawet 3 miliardy dolarów. Mando produkuje części i podzespoły do samochodów dla największych światowych marek, czyli Volkswagen, BMW czy Renault. Po kilku latach negocjacji udało się przekonać zarząd firmy, aby swoją pierwszą fabrykę w tej części Europy firma wybudowała właśnie w Wałbrzychu. Rozważane były lokalizacje nie tylko w Polsce, ale również na Słowacji czy w Czechach. Rywalizowaliśmy z wieloma lokalizacjami o ten projekt, stąd te rozmowy trwały tak długo, ale zakończyły się sukcesem. Od samego początku Wałbrzych był brany pod uwagę jako jedno z tych miast znajdujących się absolutnie na krótkiej liście potencjalnych lokalizacji inwestycji. Wałbrzych zawsze znajdował się na czele, w czołówce wszystkich, większości analiz, które Mando przygotowywała przed podjęciem decyzji. Kluczowe znaczenie miały analizy dotyczące potencjału, jeżeli chodzi o możliwość zatrudniania czy pozyskiwania pracowników do spółki, a także łatwość i dostępność mediów infrastruktury technicznej na terenie Wałbrzycha. Fabryka zostanie wybudowana na obszarze o powierzchni ponad 13 hektarów. Planowane nakłady inwestycyjne mogą wynieść nawet 400 milionów złotych. Jeszcze w tym roku, zanim powstanie fabryka, firma zatrudni pracowników kadrowych, księgowych i inżynierów do spraw jakości. Od przyszłego roku sukcesywnie zatrudniani będą operatorzy maszyn i pracownicy do działu montażu. Pracę w firmie może znaleźć nawet 300 osób. Jest to znakomity moment do przyjścia nowego inwestora, dopełnienia strefy i przekazałem też zapewnienia, że ze strony władz miasta, rozumiem, wszystkich Wałbrzyszan, zrobimy wszystko, aby ta inwestycja szybko mogła się zrealizować i żeby miasto, tak jak i firma, czerpały z tej współpracy jak najwięcej korzyści. W wałbrzyskiej fabryce produkowane będą m.in. układy hamulcowe, kolumny kierownicy czy systemy kontroli trakcji. Prezes Mando Corporation Poland ma także nadzieję, że ich inwestycja pociągnie za sobą kolejne i uda się ściągnąć do inwestparku podwykonawców części produkowanych przez Mando. Dzięki temu strefa wzbogaci się o kolejnych inwestorów i powstaną kolejne miejsca pracy. Demokratyczne wybory to nie tylko sprawa policji, ale też sprawa honorowa Wałbrzycha, mówił podczas spotkania z dziennikarzami nowy komendant wałbrzyskiej policji Ryszard Błażnik. Policjanci już przygotowują się do sierpniowych wyborów i podejmują działania, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie. Kupczenie głosami, korupcja polityczna i brudna kampania wyborcza. Na to został narażony Wałbrzych podczas ubiegłorocznych wyborów. Mówiła o tym cała Polska, a Wałbrzych kojarzony dotąd m.in. z Biedaszybami stał się centrum afery politycznej. Już 7 sierpnia Wałbrzyszanie pójdą głosować po raz trzeci. Nowy komendant wałbrzyskiej policji chce zrobić wszystko, by zbliżające się wybory były demokratyczne, bo jak twierdzi, to sprawa honorowa dla Wałbrzycha. Nie ukrywam, że to jedno z najważniejszych zadań dla wałbrzyskiej policji, myślę, że i dla dolnośląskiej policji, która będzie zaangażowana w te działania w tym roku. Przygotowujemy się do tego, żeby te wybory były demokratyczne, żeby nie było cienia wątpliwości co do tego, że odbyły się w duchu demokracji, że głosujący byli świadomi, nieprzekupni, a my jako policja dołożymy wszelkich starań, aby absolutnie
nikt nie miał powodów do tego, aby podważyć demokrację tych wyborów. Policja już podjęła szereg działań, które mają przyczynić się do tego, że do wyborów tym razem nie będzie żadnych zastrzeżeń. Szczególnie wielu policjantów skierujemy do działań w mieście, w terenie. To nie będą policjanci tylko z garnizonu wałbrzyskiego, to będą policjanci z całego województwa dolnośląskiego. Będą to policjanci mundurowani w sporej części, policjanci prewencji, którzy będą pełnili służbę bezpośrednio w okolicach lokali wyborczych, ale zdecydowanie więcej będzie policjantów operacyjnych, którzy będą pełnili służby już w różnych miejscach. Błażnik podkreśla, że dzisiaj policja jest już bogatsza w nowe doświadczenia i tym razem będzie inaczej. Uświadamiamy, na czym polega demokracja. Docieramy do tych środowisk, które naszym zdaniem mogą być przekupne. Tam rozdajemy ulotki mówiące o tym, na czym wybory w ogóle demokratycznie polegają, ale też uświadamiamy o zagrożeniu karnym. A ponadto prowadzimy działania operacyjne, które odzwierciedlają nam, czy zagrożenie dla demokracji tych wyborów jakiekolwiek istnieje. Błażnik nie chce tworzyć miasta policyjnego. Poziom wałbrzyskich policjantów ocenia bardzo wysoko, a wybory będą dla nich kolejnym egzaminem, który trzeba zdać. Stan ulicy Gagarina od dłuższego czasu spędza sen z powiek kierowcom. Przejazd ulicą może skończyć się wizytą w warsztacie samochodowym i wydaniem kolejnych pieniędzy na naprawę samochodu. Mirosław Lubiński chce drogę wyremontować, a tym samym zaoszczędzić kierowcom dodatkowych wizyt w warsztatach. Ulica Gagarina nieremontowana była od wielu lat. Brakuje chodników, zniszczona jest kanalizacja deszczowa, co jest przyczyną wielu problemów mieszkańców Sztawienka. Ulica, która pamięta czasy wojny, jest ważna w komunikacji miejskiej, ponieważ łączy Sztawienko z jedną z największych dzielnic Wałbrzycha, pod Zamczem. Remont będzie kosztowny, ale zdaniem Lubińskiego jest konieczny. Kompletny koszt remontu tej ulicy to jest 3 miliony złotych. I trzeba wyasygnować w budżecie te środki, ba, ubiegać się również o te środki z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ akurat jest ogłoszony konkurs na dotacje do remontu dróg, między innymi też i gminnych, bo to jest droga gminna. I trzeba to zrobić, ponieważ ta ulica pełni bardzo ważną rolę i przede wszystkim jest to potrzebna dla mieszkańców nie tylko Sztawienka, ale w ogóle Wałbrzycha jako znakomity skrót i połączenie przede wszystkim pomiędzy ważnymi dzielnicami. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę, zgodnie z którą na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego, Gagarina, Podwale, De Gola będzie sygnalizacja świetlna, a nie rondo. Jednak Lubiński nie jest zwolennikiem tego rozwiązania. Jak zwykle w tego typu sytuacjach argumentem był koszt. Koszt wybudowania ronda jest większy od kosztu wybudowania sygnalizacji świetlnej. Ale pamiętajmy, że w perspektywie czasu o wiele tańszym w utrzymaniu rozwiązaniem jest rondo. Dlatego myślę, że jednak ponieważ nie była ta sprawa postawiona w sposób kategoryczny, uważam, że jest jeszcze szansa na zmianę tej decyzji. Kolejną propozycją Mirosława Lubińskiego dla mieszkańców Sztawienka, a właściwie dla młodzieży, są boiska sportowe. Boiska koszykówki przy ulicy Witosa, które jest niestety zaniedbane, i boiska, które już jest tylko nazwą, boiskiem z nazwy, boiska pomiędzy ulicą Robotniczą a Pogodną. Mieszkańcy Sztawienka pamiętają ten temat, to boisko, ten temat wywołuje wiele u nich emocji. To nie są wielkie pieniądze i można to boisko przywrócić do życia tak, aby młodzież ze Sztawienka mogła tam aktywnie uprawiać sport i żeby to było miejsce też wypoczynku dla mieszkańców. O jeździe po wałbrzyskich ulicach nie trzeba dużo mówić. Choć ich stan w dużej mierze się poprawił, to wiele zostało jeszcze do zrobienia. Jak twórczo i artystycznie spędzić wakacje w mieście? Odpowiedź na to pytanie i sposób na wakacyjną nudę znaleźli uczestnicy projektu Lato w Teatrze, którzy już niedługo zabiorą Wałbrzyszan w podróż do Nibylandii. Jest to druga edycja warsztatów skierowanych do wałbrzyskiej młodzieży. Od połowy lipca w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury trwają przygotowania do spektaklu, który zakończy tegoroczny projekt. Młodzi ludzie, którzy pracują w czterech grupach tematycznych, muszą wykazać się pomysłowością, wyobraźnią i kreatywnością. Grupa dziennikarska postawiła sobie jeden najważniejszy cel, którym jest przekazanie informacji o spektaklu mieszkańcom Wałbrzycha. Od strony naszej dziennikarsko-promocyjnej wygląda to tak, że zajmujemy się wszystkim tym, co może sprawić, że nasz spektakl dotrze do jak największej liczby osób. Więc wszelkiego rodzaju artykuły, promocje, zdjęcia, materiały prasowe, wszystko co od dziennikarzy. Przygotowanie spektaklu wcale nie jest proste, bo w opinii młodych ludzi ma on działać na wyobraźnię widza.
Nie tylko dzieci, ale także dorosłych, bo wiadomo, że dzieci mają bardziej rozbudowaną wyobraźnię, no ale dorośli mogą sobie przypomnieć, jak to było za czasów dziecka. Nasza praca jest bardzo ciężka, bo musimy zrobić bardzo dużo rekwizytów, które występują tylko raz. Musimy ich narobić, musimy poszyć im mankiety, musimy poszyć nogawki. Jest tego strasznie dużo, ponieważ na każdą osobę idzie bardzo dużo materiału. Ostatnio uszyliśmy na razie 24 mankiety, co zajęło nam cały dzień, więc ta praca jest naprawdę bardzo chłonna. Praca jest ciężka, nie ukrywam, kondycyjnie. Młodzież nie jest przyzwyczajona do takiej pracy, że się pracuje od godziny 10 do 16 z małymi przerwami oczywiście. Ale jest to ciężka dla nich praca. Wałbrzyszanie mogą też spodziewać się efektów specjalnych. Mamy taki fajny efekt, w którym właśnie gaśnie światło, zaczyna myśleć ludzki umysł na zasadzie komputera. Nic nie widać, ale muzyka sprawia, że wszystko zdaje się takie techniczne, komputerowe, cyberprzerobione, taki technologiczny świat. Wspólna aktywność twórcza jest dla młodych ludzi szansą na poznanie i zastosowanie w praktyce języka teatru i co najważniejsze na wyrażenie siebie poprzez akt twórczy. Instruktor Magdalena Radłowska twierdzi, że uczestnicy są kreatywni, a współpraca z nimi to sama przyjemność. Niesamowicy mają potencjał i pomysłów, i inspiracji, i kreatywności, także ja daję im jakieś zadanie, oni bardzo szybko je rozwiązują. I powoli właśnie już teraz pracujemy nad szczegółami, czyli nad technicznym czyszczeniem tych wszystkich układów, które wymyśliliśmy razem wspólnie. Chciałbym pogratulować mojej grupie, bo to nie są zawodowi muzycy. Tak? Jak widać, jest to młodzież, która pierwszy raz tam półtorej tygodnia temu, może oprócz Filipa, który uczestniczył w zeszłym roku w warsztatach, spotkała się z instrumentami perkusyjnymi. Tutaj uczestnikom udało się w ciągu tygodnia opanować 3 utwory muzyczne, takie klasyczne, bębniarskie utwory muzyczne, co bardzo rzadko zdarza się osobom, które już mają jakiekolwiek doświadczenie muzyczne. Na spektakl w poszukiwaniu Nibelandii uczestnicy warsztatów zapraszają w piątek do Galerii Wiktoria i w sobotę do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na Białym Kamieniu. To wszystko, co przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Na kolejną porcję informacji zapraszam jutro na godzinę 17:15. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.